Czas na 335. odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Ali nie może ukryć bólu po kolejnej stracie. W obawie kolejnej straty postanawia już nigdy nie angażować się emocjonalnie i wyprowadza się z dala od dłygu. Wyrachowana Kanan postanawia wykorzystać dobre serce Zejer, by zamieszkać w rezydencji. Sprawdźcie co jeszcze wydarzy się w 335 odcinku Emanet Dziedzictwo odcinek 335 we wtorek 3 września 2023 roku o godzina 16:05 w TVP1. Oto co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu Emanet streszczenie 335 odcinka serialu Dziedzictwo TVP Ali nie może ukryć bólu po kolejnej stracie. Odbija się to na jego zachowaniu wobec zespołu. Zejer domyśla się, że Yaman pojechał do ich rodzinnego domu. Jedzie za nim, by ukoić gniew ukochanego, ali w obawie kolejnej straty postanawia już nigdy nie angażować się emocjonalnie. Aby uniknąć kontaktu z Duygu decyduje się na wynajem mieszkania i przeprowadzkę z dala od dziewczyny. Wyrachowana Kanan postanawia wykorzystać dobre serce Zejer, by zamieszkać w rezydencji Tymczasem Jaman każe Nedimowi odszukać Kanan i zmusić, by opuściła Stambuł. Kafer przekupuje informatora Duygu i zastawia na nią pułapkę. Nieświadoma zagrożenia komisarz jedzie na umówione miejsce. Nie wie, że jej informator ma ją porwać i dostarczyć Kaferowi. Ali dowiaduje się o tym i próbuje ostrzec dziewczynę. Tymczasem Ziya w poszukiwaniu matki udaje się do starego domu. Yaman odnajduje brata i nieopatrznie mówi o wizycie ich matki. Ziya ma do Yamana ogromny żal o to, że wypędził ich matkę z rezydencji. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.